Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie marzy się własny sztandar z wizerunkiem świętego brata Alberta. Na pomysł wpadli pracownicy placówki. Inicjatywa spotkała się z poparciem władz miasta. Zaplanowano już nawet termin uroczystości nadania sztandaru na 25 listopada. W marcu zawiązał się komitet organizacyjny, którego zadaniem jest zebranie funduszy na realizację przedsięwzięcia oraz organizację ceremoniału. Dlaczego pracownicy MOPR-u chcą, by czuwał nad nim brat Albert? Senat podjął uchwałę w setną rocznicę jego śmierci. Natomiast to jest osoba, jeżeli chodzi o brata Alberta, jest to osoba znacząca w naszym życiu publicznym. Powstaniec walczył w Powstaniu Styczniowym, był także znanym malarzem. A to, co przede wszystkim, jeżeli chodzi o naszą taką działkę, no to on był prekursorem, można powiedzieć, pomocy socjalnej w Polsce. Prekursorem pomocy socjalnej w Polsce to on jak gdyby zapoczątkował tę pomoc społeczną i dlatego odwołujemy się do tych jego wartości, do tych jego przemyśleń. Ponadto, co również brano pod uwagę, rok 2017 jest ustanowiony zarówno przez Sejm, jak i przez Komisję Episkopatu Polskiego rokiem świętego brata Alberta. Głównym motywem umieszczanym na sztandarze ma być obok wizerunku świętego jego przesłanie. Powinno się być dobrym jak chleb. MOPR za pośrednictwem mediów zwraca się do mieszkańców naszego miasta z prośbą o wsparcie przedsięwzięcia. Datki mają być wpłacane na konto działającego przy MOPR Stowarzyszenia Integracji Społecznej Alternatywa.